Siemano, kolano, w StumbleGaze nadal nie kupiłem nowego karnetu bojowego, a mamy tutaj super moc do odblokowania, której jeszcze nie mam, więc dziś będziemy musieli wygrać grę razem z Aberlele, aby odblokować dostęp do karnetu bojowego, ale zanim to zrobimy, musimy wydać 50 tysięcy gemów. Tak, lecimy z tematem. Ej, bo mam 128 tysięcy gemów, nie wiem co z nimi robić, więc wszystkie je wydam, co ty na to? Mamy najdroższe koło. Bardzo dobry pomysł, ale możesz oddać mnie i ja będę do końca życia je wydał. Na Voyant Shop pojawił się pewien tajemniczy, magiczny kubek. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma na nim żadnego wzoru. Jednak kiedy wlejecie do niego ciepły napój, to magicznie pojawia się piękny wzór Voyantowic. Pozostaje już tylko z niego pić swój ulubiony, ciepły napój. Mam już wyjątkowe! Co? Ej, dobra, jak to jest możliwe? Ja kręciłem tym kołem 100 razy. Drugi raz, stary, drugi raz coś wyjątkowego. Ja go nie mam. Ja go dalej nie mam. Nie, no to jest ustawione. Ty go nadal nie masz? Co? Nie, a kręciłem serio ze 100 razy tym kołem. Ej, dobra, ja zakręciłem 2 razy i mi wypadło 2 razy z rzędu. Ej, dobra, co? To jest naprawdę przegięcie. Ej, ale masakra. Dobra, widzowie, to wydaje mi się, że ten jedno kręcenie mógłbym oddać Abrze, co nie? Bo nie potrzebuję już 2 skinów. Tak, let's go. Okej, zakręćmy sobie. Ja już mam ten najrzadszy skin. Muszę go oczywiście przetestować, sprawdzić jak wygląda. Potem zagrać gierkę i jeśli ta gierka będzie wygrana, to wtedy kupić nowy kart. Ej, trzeci raz wyjątkowy. Ej, dobra, nie, ja z tobą nie gram. Jakby dosłownie, człowieku, fajnie było, ale ej, siemano, no o, prawie, prawie kolejny raz. Joć się kręcę. Ej, ale jak to jest możliwe, tak serio, z punktu algorytmu? Dobra, ile na to było szans, muszę to sprawdzić. 10% szans jest na skin ogólnie, ten wyjątkowy. A, ej, to nawet całkiem sporo. To jakim cudem zakręciłeś tyle razy? I nie dostałeś. Właśnie. Słuchaj, ja też zadaję to pytanie. Ej, no masakra. Dobra, sprawdzam tego skina nowego, gdzie on jest. O, tutaj jest. Co to jest w ogóle? Mr. Beast? Przecież to nawet nie jest Mr. Beast. To jest jakiś, nie wiem, dziwnie to wygląda. Nie podoba mi się, ale zagrajmy grę, aby móc odblokować karnet bojowy. Cannon House! Cannonball! Ej, oj, dobra, to jest dobra mapeczka. Oj, na tej mapeczce nie chciałbym oberwać. Ej, co jest? Pan policjant biega do góry na kimś. O, lol. Ej, dobra, o? Ja dalej nie wierzę, o, że ty serio masz tą skórkę. Wow. Co jest grane? Właśnie, zareaguj na tą skórkę, stary. Co to jest? Ej, serio, jakby mnie się, a żeby nie było, mnie się ona, stary, na przykład nie podoba. Ale, no dalej jest czymś specjalnym, więc chciałbym ją mieć, wiadomo, nie? Ajajaj, dobra, patrzcie, patrzcie, jeszcze raz Ej, bo ja zaraz tego nie przejdę, jak tak dalej pójdzie. Ej, stary, jak tak dalej będzie, to ja też tego nie przejdę. Dlatego lepiej, żebym poszedł już, bo stary jest przypał. Ej, ten skin jest mega płaski. Mam wrażenie, że dzięki temu będziemy mogli robić zakazane triki. Ej! Tak, super zakazane. Nie mogłem się tam dostać. Dobra, czekajcie, o, patrzcie na to. O kurde, dajcie mi przejść. Ow! O, siema, Aberlele. Siema. Idę w takim razie za tobą. Elo, elo. Ej, ile tutaj jest typu? Teraz mnie zdenerwowałeś. A ty. Dobra, bo już przychodzę, bo zaraz się nie dostanę. W ogóle, jak się nazywa ten skin, który ja mam? Bo to jest jakiś... Stary, Cornhole. Mr. Beast Cornhole, jakoś to, tak. W ogóle jest Cornhole? Co? Stary, wpisuję w Google tłumacza, zobaczymy. Cornhole, czyli tak jakby dziura i dziura kukurydza. Dziura w ziemi. Ale mi się też skojarzyło, że to jest jakiś chrupek kukurydziany, a jest napisane dziura w ziemi. Lol. No dobra, teraz mamy... O, Mr. Beast zaprosił nas do udziału w swojej grze. Jeśli przejdziemy, to będziemy w jego najnowszym odcinku. Idziemy! Ej, ja słyszałem, że jak uda ci się wygrać, to dostaniesz $1 000 000 od $1 000 000. O, czy Aberlele właśnie spadł, ale mu współczuję. $1 000 000. Przechodzę sobie, idę sobie. Ej, czemu jestem tak daleko? Ej, co to było? Ale mnie, widziałeś jak wyrzuciło mnie? Ale kula! Ej, no nie, widziałeś, stary, co ja zrobiłem? Patrz to, jeszcze raz, uwaga. Ajajaj. Na górę, dobra, i patrz to. Dobra, idę za tobą. Ale przeszedłem, widziałeś? Chłopie, to ja też idę, siema. Okej, teraz laseros bambaneros, a dumasemos aminami na cita. Laserosa, laseros bambamentos. Ale pięknie. Dawaj górą, dawaj górą pójdziemy. Góra! Okej, gdzie teraz muszę iść? Nie! Ale ty, nie naciska mi się spacja! Gdzie mam teraz iść? Ja nie mam nigdzie gdzie pójść! Ale idzie na ten grzybek się musisz odbić od niego. Ten taki, jak na Ice Kite, no. O! Dawaj, obserwujecie.
Wow, udało mi się. Dobra, złap mnie, stary. Uwaga. Dobra, łapię cię. Zmieniam się w piłę i iść, iść. Dobra. Aha, to dobrze trafiłem, stary. A teraz mnie nie ma. Jestem niewidzialny. Ej, czy jeżeli jestem niewidzialny, to te lasery mnie złapią? Aha. Co jest? Co teraz? Stary, dotarłem praktycznie na sam początek znowu. O, dobra. Jest git. Nie gadaj, że nie miałeś checkpointa. No nie miałem tutaj checkpointa, a tutaj powinienem mieć? O. No kurde, chyba o. Tak. Dobra, wchodzę, klikam przycisk. Yes! Udało się. Oj, pieniążki chyba już dojeżdżają i oni nie zdążą. Nie zdążyli. O kurde, 4 osoby? Serio? Dobra, no to co? Przesada. Ostatnia mapa. Zobaczymy, czy nam się uda. O co? Legendary blokdash. Wiesz dlaczego? Legendary. Wojan to legenda. Stumble Goose. Dobra, padło. Ja nigdy nie grałem z lepszym graczem niż Bao Kao. Ja znikam, mnie nie ma. O, już jestem, Dobra, a może chciałbyś, stary, trochę pieniędzy? Ale gotowy, oberwałem twoją gotową na niewidzialność. Ha, bo to był prank. Dałeś się zrobić w balona. Balona. Zniknąłem i teraz. Dobra, masz jeszcze raz, patrz, pieniądze. Chyba musisz je dotknąć. Spodziewałeś się tego? Właśnie chyba nie. Bo zostałeś właśnie rozwalony. Bao Kao, jajo. Dobra, czekamy na pierwszą, trudniejszą przeszkodę, która będzie nie do pokonania o 3 w nocy. No to one się mniej więcej pojawiają tak... minuta i 10 sekund. Piątej minucie gry, oh my god. Dobra, zobaczymy, co będzie. Elo. O, cię kręcę. Co to będzie? Dobra. To będzie cornhole. Cornhole, czyli dziura kukurydza. Kukurydza dziura raczej. Ej, po tej arenie sprawdzę dokładniej, co to znaczy. Bo serio, no tłumacz mówi dziura w ziemi, więc jakby, jak to ma sens? Stary, to jest kukurydza dziura. A tu jednak jest jakiś, wiesz o co chodzi, to jest jakiś batonik, jakaś przekąska. A kukurydza w Stanach jest gigantycznie popularna, no nie? Więc gigantycznie! Ej, co teraz? O, nowa fala. Oj. O Jezu. Oj. Dawaj. Stary, nie było kolorowo. Dobra, leć pierwszy. Tego nie lubię, ale jesteśmy. Co jest? Jestem na samej górze. What? Ej, jak ty to zrobiłeś? Jakoś strollowałem gierę normalnie. Nie! Nie, dawaj! Dobra, czekaj. Chłopie, sejwujesz! Ja się kręcę, dobra. Stary, czy mogę kupić cały karnet bojowy? Muszę możesz, teraz... masz pozwolenie. Dobra. Mam pozwolenie, więc widzowie, możemy kupować. Idziemy kupować w takim razie. Dobra, Stumble Pass aktywuj. O, dobra. 1200 klejnotów, nie mam tyle. Aj. Co to za mucha? Halloweenowa mucha. Lol. Ej, wiem, czym jest cornhole. Powiedzieć ci, czym to jest? Błagam, powiedz. To jest taka gra, nie wiem, czy kojarzysz z filmów, na przykład w Hollywoodzie, że się rzuca takimi woreczkami z piaskiem do takiej dziury w drewnianej desce. To. Ej, stary, a co to jest bilet turniejowy? Bo jakiś bilet turniejowy mam. A, możesz zagrać w turniej teraz i nie musisz płacić za to klejnoty, tylko możesz użyć właśnie takiego biletu. Super, co? Ej, dobrze. I mogę mieć maksymalnie 3, co nie? Możesz mieć 3 niebieskie i 3 żółte. A żółte co dają? Jakiś dostęp do lepszych turniejów? To samo, znaczy no tak, że jakby jeden turniej jest niby lepszy, drugi gorszy. Wow, superowo, dobra, odbieram. To w takim razie resztę sobie tych biletów odbiorę, jak stracę te, które mam obecnie. Tak będzie chyba najlepiej. O! Ja na przykład nie odebrałem dalej swoich biletów, no. Aha, ej stary, mam jakiegoś, wow, krag, jakiś skin fajny. Krag. Jak się nazywa? Krag i jest takim posągiem, jakby. A ten gość, biorę go teraz, on jest dobrym biorą. On jest przepotężny! Ja nie mogę, muszę go mieć! Koniecznie. A co to są? Stake through the heart. Okej, jakieś nowe emotki. Fajnie. Ej, fajnie, że w końcu w karnecie bojowym nie ma tylko i wyłącznie kręcenia. Bo to jakby było niepotrzebne. Znaczy, ale z drugiej strony teraz na przykład bardzo szybko się robi ten karnet i to mi się średnio podoba, bo ja zawsze lubiłem te 10 minut spędzić. 10 minut! A ja nie lubiłem! A ja lubię sobie szybko... problem. Ja lubię sobie szybko odblokować każdy myk, pięknie myk i przetestować nową moc. O, co to jest? Bla. Muszę to wyposażyć. Wyposażam to. Bla. Ciekaw jestem, co to jest. Okej, i uwaga,
legendary skin, 10 kolejnych klejnotów. I jeszcze dalej, dobra. Zombie pop, prawie jak popyt trading. Dobra, ja popit, dalej. Popit, muszę sobie poklikać. Ej, stary, dawaj popyt trading. Dobra, losowanko. Czy będzie coś specjalnego? A, już dawaj, raczej dawaj, wyjątkowe. Uwaga. No stary, ej, ale ja mam tak, że cały czas i tak w głowie mówię coś specjalnego. Nie wiem. Ja też, tak, nie da się inaczej. Dobra, dostałem legendarny. To nie jest zbyt kolorowo, ale spoko. Nie, o, znowu bla, 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 bla. Dostałem wyposażenie. Nie wiem, co to zmienia, stary. Dwa razy wyposażyłem bla, 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 bla. Super, mam stary, ale akurat to bla, 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 ja lubię to, ja lubię to. Ej, to oko jest przepotężne, stary. Splurgot, tak, splurgot no. Jest totalnym sztosem. Ale raczej go nigdy nie zdobędę, to raczej pewne. O! Steak through the heart. Dobra, nie wiem, co to jest. I jeszcze patrz, nowy skin! Jest! Let's go! Co to jest? Jaki demoniczny, wyposażyć muszę go. Ja nie mogę. Ale Halloween, ty. Dobra, biorę. I jeszcze ostatni poziom został mi. Do odebrania mam kroki, żabkowe kroki. Wyposaż, okej. Od teraz do każdego zamówienia w Voyan Shop dostajesz takie nowe zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Voyana. Jak widzisz, zdjęcie jest w takim fajnym klimacie jesiennym. To zdjęcie otrzymasz za każdym razem, jak zrobisz zamówienie na voyanshop.pl. Ale uważaj, bo będą dodawane tylko przez ograniczony czas. I kroki żaby. To na co najbardziej mi zależało. Beast Lightning. Tak, ja też ją biorę teraz, ona jest upe. Dobra, gdzie są emotki? Mam Beast Lightning. Dobra, za co to jest lepsze? Niewidzialność? Zamienię niewidzialność na piłeczkę. Tak mi się wydaje, że piłeczka jest ważniejsza. Dobra, mam teraz dosłownie najlepsze emotki, jakie mogą tylko być. Brakuje mi tylko złotego banana, ślizgania jakiegoś niby troszeczkę lepszego i pieniążków. Okej, ale tak poza tym to już wszystko. Lol, a co to jest? Jakieś emocje śmieszne. Dobra, pokaż mi animację. Ej, zniknąłem, zmieniłem się w nietoperza, ale mocna animacja. Ale to jest w ogóle spoko, jest ta animacja no. Nawet. Ona oddaje. Stary, to co? Lecimy teraz wygrać. Oj, musisz się, stary, ślizgać, bo jak ci się nie uda, to się nie dostaniesz. Dziś pokażę wam najlepsze skróty na tej mapie. Podobno są to skróty, za które twórcy gry dają bany. A jak działa to coś? To coś, stary, ten strzał gleba, gleba, bochen chleba. Ale ten od Mr. Beasta? Nie, nie, ten, co teraz odblokowałem z karnetu bojowego, okej. No czyli te pioruny, tak? Mr. Beasta. Tak, w sensie... No to one, stary, na tej mapce to nie za bardzo zadziała. Trzeba będzie na następnej, ale to jest coś takiego, że stary, to działa jak banan, że on wywala ludzi. Tylko nie jedną osobę, a dużo. Dobra. Nie, nie działa. Ja teraz się zrespię, dobra, tutaj. Okej. Okay. Dobra, ja zlecę. O, dobra, to był dobry skrót, widzowie. Ten skrót mi wyszedł. Teraz tu, dobrze. Dobrze. Jest, załapałem się. Teraz szybciutko tu. Widzowie, musimy znaleźć najlepsze skróty na tej mapie. I zrobię wszystko, aby mi się to udało. O, aberalele, a co ty tutaj robisz? Ej, bo ja próbuję odkryć nowy skrócik, który jest... Chodźcie, kręcę. Dobra. Nie udało się. Wyprzedziłem się, aberalele, let's go! O, dobra, teraz patrz to. Siemano. Uwaga, uwaga. A nie, dobra, przyspieszyło mnie, a nie chciałem, żeby mnie przyspieszało. O, ała, no, berwałem z piły. Dobra, mam tego dość, zmieniam się w piłę. Okej, okay, stoję dobra. W miejscu, stary, stoję w miejscu sobie. Nie, a, dobra, piła mnie zrzuciła. Dobra. Miejscu. Dobra. Dobra, walę piorunami. Pioruny, dej, jo, aktywuję pioruny. Nie zadziałały. Dobra, teraz masz słabo, mega masz przypał. Nie! Yes! Trafiłem, skibidibi. Skibidibi! Przechodzę! Let's go! Ej, dobra, to było bardzo trudne. Ale masz fajnego skinu. Koza! Jaka będzie mapa? O, co to jest? Barbie! To jest mapa dla ciebie. Barbie. He, ale śmieszne. Ale możesz tutaj przetestować dobrze emotkę, stary, akurat. Dobra, to idę ją przetestować, tylko najpierw muszę zdobyć piłeczkę, żeby potem mieć chill. Oj, czy mi się uda? Ej, dziwny jest ten skin. Powiem ci szczerze, ten skin mi się nie podoba. Dziwnie mi się nim porusza. Jest jakiś taki latający. O kurde. Użyłem piorunu. Pa, piła niesie piłę. Ale ten skin, który masz, jest fajny. Piłka niesie piłkę. O, jak to wygląda? Dobra. I siup. I patrz teraz to, uwaga. Iść. Okej. Okay. I to jest gigalipa, że tutaj trzeba dobrze wycelować. Serio. Patrz, ja na przykład teraz dam pioruny, okej. Okay. I pum! Widzisz, uderzyło. Dobra, ale teraz trzeba ty dostaniesz. Zawczasu,
Uwaga. Dobra, dawaj, walnij mnie. Czemu nie dostałeś? Nie właśnie, dlaczego to nie zadziałało? Ja nie wiem, co... Aha, no to fajnie. Ta emotka jest naprawdę strasznie dziwna. Dobra. Aj. No idź. Aj. Aj, nie to miałem wziąć. Alelamus. Gitara ściema. Jestem dostarczycielem. Jestem kurierem od dzisiaj. Iś. Ale weszło. Dobra, odkładam. Dobra, i dawaj na mnie teraz. Gitara ściema. No czemu to było milimetr od ciebie? Może troszeczkę dalej trzeba być. Jeszcze, teraz będzie git. Uwaga, 3, 2, 1. Yes! Wow, ale widzisz jak daleko? Mega daleko. I akurat na tej mapie to się może mało przydać, ale na mapach takich, gdzie jest wąskie przejście na metę, to już może zrobić robotę. O, dobra, daję mu, yes, ale dostał strzała, co jest? Ale strzał, gleba. Przechodzimy do finału. A w finale mamy Chicken Miken. The Other Side. O, to jest fajna mapa. Jestem w KFC i zapraszam na kurczaka. Ej, tylko 6 osób ogólnie jest, znaczy 7 łącznie, ale jedna tylko przeżyje. No tak, ale stary, że tak powiem, boty chyba odpadną i tak pierwsze. Jak to? Nie, one się przetrzymią, one wytrzymią. Dobra, co? Dobrze. To? Nie! Wow, zjadło mnie! Też mnie zjadło, co? Dobra, nie, naprawdę. Ej, dobra, to była moja najszybsza przegrana jakby w tej grze w ogóle. Dobra, dam radę. Przegrane, że 4 życia, nie? Iś. 4 życia, damy radę, trzymamy tutaj poziom, trzymamy jestem poziom. Jak kot i mam dużo żyć. Oj, ja tak jak kot. Dobra, teraz wiesz co, patrz co zrobię. O nie, są kurczaki, ja uważam na kurczaki. Jest, ale wystrzeliłem ich, ale śpieszcie, one spadły tutaj, lol. Dobra, teraz to, świetnie. I jakieś aberelele tam jest. Ajajaj. O kurde, ej, gdybym się nie ruszył, to tym bym przez razem... to zginął na pewno, bo by mnie zjadła śmieciarka. Serio. Tym razem ci się udało. Dobra, teraz ja muszę, musi mi się udać. Dobra. Yes. Skibi. No. O nie, uważaj, bo tam są bombki za tymi niektórymi. Dobra. Teraz ja muszę tu. Oj, zjadło. Mam yes. 3 życia tylko. Zdążyłem. Yes. No. Nie, milimetr. Ej, stary, zrespiłem się i wrzuciło mnie od razu do śmieciarki. I teraz... No, wiesz, ja mnie teraz zjadło, no nie, no te bomby, nie! Stary, no dobra. Znowu mnie zjadło, no ja mam dość tego! Dobra, a ile masz żyć jeszcze? Czemu ja pływam? O dobra, przestałem. Chyba ostatnie, tak, ostatnie życie. Nie! Ale poszła gra, ty! Masakra, ale dobra. Okej, doładowałem sobie Mr. Beast coiny i spróbujmy wydropić sobie nowe koło Mr. Beasta. A w nim, między innymi, legendarny Mr. Pizza Box Jimmy. Ej, akurat ten Pizza Box, no stary, przyznaj, to jest dobra skórka. Ej, mam wyjątkową 6 punktów, dziękuję bardzo, idziemy dalej. Ej, ale tam było aż potrzebne 130 punktów, ja tego nigdy nie zdobędę. No właśnie, trochę dużo, trochę nie. Za dużo, moim zdaniem ci twórcy gry troszeczkę za trudne dają te skinki, no takie, tak trochę za trudne. Tak, niektóre są na przykład epickie za 35 czy 40 odłamków i to się zdobywa w 2 zakręcenia, a niektóre są takie, tak, że kręcisz przez 5. Tak, i potem już nic nie możesz robić, tak nie może być, dobra? O, mamy money, Mr. Beast na pieniążku. Ej, ty masz tego Mr. Beasta na pieniążku. Jak ci się na nim jeździ? Mam. Czy on ma jakieś zakazane umiejętności, o których nie wiemy? Weźmy go teraz, bo on jest zakazany. On ma zakazane umiejętności, o których nikt nie wie. Nawet Hagiwagi. Dobra. Hagiwagi. Słuchajcie. I no nie. No dobra, legendarne spoko, bo i tak nie mamy tego pizza, Jimmy. Ale będziemy potrzebować w końcu te legendarne, więc proszę, jakby nam wypadały... No, wyjątkowe mam na myśli. No i pa, i lipa. Ale mam pomysł, zrobimy tutaj kilka szybkich otworzeń. Raz. Dobra, 10 szybkich otworzeń było. I o, dwa kurde, tak się bawisz, yes. No to ładnie. I stary, sprawdzam, czy mam pizzę Jimmy. Uwaga. I nie, no nie, mów, że nie ma. Nie, pizza Jimmy, brakuje mi tylko 8. Oj, mam 74 na 120 tego skina. Odblokujmy go. O dobra, kupmy sobie pakiet za aż 20 euro. To jest 100 zł. Ale dzięki dużo temu mamy już kompletny skin Moneyboarding Jimmy. Czyli mamy tego skina z pieniążkiem. Oj, bardzo fajny skin. I oczywiście otwórzmy sobie 10 razy. I let's go! I mam nadzieję, że coś trafimy rzadkiego. Mityczny! A, tego już mamy, zapomniałem. Dobra, pomijamy to w takim razie i lecimy jeszcze raz.
pomijamy. Lecimy jeszcze raz. Ej, ale to jest hardkorowo tak pomijać. No pomijane na maksa, stary. Zakręciłem już, o, zakręciłem już z jakichś, nie wiem, 100 razy chyba. Nie no, 50-60 około. Tak mi się wydaje. Dużo, czy będzie? No nadal nie mogę wyjątkowego trafić. Czekaj, sprawdzę, ile mam procent wyjątkowego. Widziałem, że pizzę już uzbierałem. A wyjątkowe... Mam tylko 51 na 130, stary. To nie ma sensu. Kurde, co? To nie ma połowy. No, a zakręciłem z jakieś 50 razy. To nie ma sensu. Yo! I najlepsze jest to, że ja nawet nie widzę, gdzie teraz te żetony Jimmy'ego kupić. Nie mam takiej w ogóle oferty na kupowanie tych żetonów. Czyli zakazali mi kupowania koła. Dostałem bana na otwieranie tego koła. Patrzcie. Zakręcę jeszcze dwa razy. I koniec, patrz, nie mogę więcej zakręcić. Serio, że oni dają bana takiemu graczowi, to wstyd. No patrz, nie mogę zakręcić, zobacz, wchodzę do sklepu, nie da się. Nie da się sklep i tutaj nie ma żadnego takiego, takiej oferty z żetonami. Czyli jest po prostu lipa. Zakazali mi kupna jakiegokolwiek skina. Dlatego musimy zagrać. Lecimy z kolejną grą Mr. Beasta. On podobno, jak wygramy tą grę, da nam 100 tysięcy dolarów. Wiesz o tym? Wiesz o tym, wiesz o tym. Stary, za 100 tysięcy dolarów ja bym miał ustawione życie do końca życia. Yo, jasne, że tak. Idę, uś. A, ty się dostałeś, ja się nie dostałem, ale lipa. Dobra, ale spokojnie, zaraz cię tutaj dojadę. Robimy tylko taki szybki strzał, gleba. Aaaa, nie! No co to za strzał, gleba, jak to nie wyszło? O ty! Ej, szkoda, że nie da się zmienić pola rażenia na jakieś inne, bo to się dokumuje w miejscu. Tak, to by było mega. O ty! Dobra. A ty! Dobrze, ej, co? Jakim cudem ty tego nie dostałeś? Let's go. Gra mnie lubi. Let's go. Wow, nie cofaj mnie. Nie. Dobra, nie. Szybkie pioruny i nie. Boom. Nie, ale mnie, bije mnie, nie mogę się ruszyć, stary. Dobra, weź, jest. Dobra, on to przejdzie i zaraz ci dam pioruny. Pioruna mnie daj, dobra, pa. Dobra i ty, teraz ja ci dam pioruny. Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. O ty, no dobra, patrz to. I teraz z góry ci robię pioruny, uwaga. Z samej góry ci zrobię pioruna, uwaga. Strzał! Gramy w chowanego. Ale dostał ty ten tutaj ziomo. Ej, gościu, chyba wiemy się w chowanego. O kurde, przyszedłem! No nie! A ja sobie tutaj krążę. I patrz, teraz zrobię strzał, uwaga. O, to powinno zadziałać. Nie. Jakim... A daj kawałeczek bliżej może. Dobra, dam, tylko poczekam, aż mi się doładuje. I uwaga. I mam strzał! Wszystkich wywaliło! Ej, dobra! Ej, to było dobre, to było dobre. Ej, czy to oznacza, że wywaliłem ich z mety i już nie przejdą dalej? Oj, tak, oni mają problem. Oni się nie dostaną przez to, że ich wywaliłem. Ale masakra. I patrz, dosłownie oni stali przed metą. Już się nie dostaną. Dostali bana od Tojtosława Tojtkowiaka, Tojtownika. I mamy kolejną rundę. Ej, a nie chciałbyś sobie zmienić imienia na Tojtosław? Tojtownik. Tojtosław, tak. Ej, dobra, ta mapka jest super. Jak pójdziesz na ostatnią platformę przy mecie, to tymi piorunami możesz pół areny wywalać. Dobra, to lecę tak robić. Pioruna mnie dej, pioruna mnie dej, pioruna mnie dej. I pum! Ty, w locie strzeliłem pioruna i zadziałało. Dobra, idę na ostatnią platformę. Jest, dobra. Idę, już prawie jestem. Dobrze, no i teraz pum, piorun, nie, za szybko poszedłeś. Aj, myślałem, że cię strzelę, dobra. Mówiłeś, że tutaj, tak? Mogę strzelać no, ludzi. Mnie, znaczy ja bym stanął chyba ciuteczkę dalej, na zasadzie, że gdzieś tutaj. Co to za timer? Ej, zostawcie Wojtka, Tojtka. To mnie zrzucę. Ej, bo ja się nie dostanę, dobra, może iść. Dobra, szybko. Dawaj, bo tylko 8 osób. A, bum! Idę już dalej. Oj, i inni się już dostali. I co? Wchodzimy do finału. Pau, pau! Szybki strzał, blok dash! Nigdy nie kończący się, stary. Będziemy grać na zawsze już on na tym blok dash. On się skończy jak złapie laga tak ogólnie. Ej, tylko ja mam cień. Od ostatniego grania pobiłem swój rekord tutaj. Znaczy... No, ile? Dawno nie grałem. 10? Nie, stary, 200 chyba 60 tam było. I to już było na tyle... Znaczy inaczej, stary, to chyba ze 30 minut ponad trwało. Co? No nie? Tak, ponad pół godziny.
Jo. I to było już tak szybko stare, że jeżeli, to nawet inaczej, jeżeli byś sfejlował coś, to już się nie uratujesz. Ale nawet jak nie fejlowałeś, tylko stałeś po złej stronie, lewo-prawo tej platformy, to mogłeś nie zdążyć, stary, żeby skoczyć na kroki. No, ale wiesz, są te takie piramidki, no nie? Że te trzystopniowe. I jeżeli serio stałeś po prawej, a to było po lewej, to nie było, już nie byłeś w stanie zdążyć. Serio. Gryba. A najgorsze jest to, że przegraliśmy nie z mojej winy. A z kogo? Z kim grałeś? Gość odpadł. Wiesz, to z jakimś prograczem, ale pierwszy raz w życiu z nim grałem i było tak super, yo, naprawdę. To zakazane. I on niestety odpadł. Jestem ciekaw, jak daleko ja bym dalej przeszedł. Myślę, że nie jakoś mega daleko. Ale to teraz sprawdzimy. Teraz zobaczymy, ponieważ mamy blogdash, nigdy nie kończący się blogdash. A czy ty próbowałeś mnie strzelić? Misiu dostał strzała. Nie, w życiu. Oj, Misiu odpadł. No i co? Jesteśmy teraz sami na polu bitwy. Ile fal zrobimy? To jest pytanie za milion punktów, ponieważ mamy tutaj naprawdę dużo do zrobienia, dużo czasu mamy, co nie? Pum. O, szkoda, że to nie rozwala na przykład ściany, nie? Ej, my razem jak graliśmy, to zrobiliśmy stówkę kiedyś? No na luzie. I lecisz? Na luzie. Właśnie ja nie pamiętam, czy stówę mieliśmy, ale chyba tak, chyba tak. Była robiona stówka, była, była. No, 48 to jest 5 minut i to, znaczy 6 minut i to jest zwykły stoper. 100 fal to jest mniej więcej 12 minut, tak, tak około. 12, no to lecimy na luzie po 200 fal, 200 fal robimy na luzie. No to, to właśnie mówię, i potem już przyspiesza, więc 200 fal to około 20 minut. Jo, tak, no to elo, widzowie, będziemy sobie troszkę tutaj siedzieć, co nie? Ej, ty, 19 fala już to nawet, nieźle. Ale strzał! Ej, bardzo dobrze nam idzie. Niezły strzał, mordeczko. Dobra, dobra, wchodzimy tu, wchodzimy tu. O, dobra, już. Dziwne, dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. A jak się przerywa jakiś skok albo taniec? Jakiś, jakikolwiek. Spacją, stary, naciskasz spację. Aha, no to zasadzie, że tańczysz, 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 naciskasz spację i siemano, nie? Aha, ale butów na przykład slajda nie mogę spacją zatrzymać. Nie, 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 nie. Emotek no specjalnych chyba się nie da. No weź ty. A, bo ja nie mam żadnego tańca, więc nawet trochę lipa, nie? Jakbym chciał zatrzymać cokolwiek. To nawet lipa. Okej, okay, ale nie wziąłeś żadnej takiej emotki? Tańczącej? Nie, ja mam tylko pioron, piła, to ja zawsze uderzenie. Mam jedną, zawsze mam jedną, żeby właśnie tutaj na blogdaszu, o, zrobić coś takiego na przykład. No właśnie, no. Bo to jest teraz lipa, jakbyśmy I właśnie, mieli. I widział, wskoczyłem w to, i szybko spacja. Nacisnąłem emotkę i nie rozwalił dalej bloków. No, nie? Ładne, tak. Ładne, dobra. Czyli tak się dobra. Da. Jest, jest, jest! Kibidib, dob, dob! Kibidib, dob, 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 jest, jest, jest! Ty no, 30 fala, dajcie już te 100! Nie bójcie się, przecież my to przejdziemy. Ej, mogłoby startować od setnej fali, co? Bo wiemy, tak, że i tak ogarniamy. Przyspieszenie do 100! Dobra, dobra. I uwaga. Elo! Ale łatwo, ale łatwo. Czekamy na 1000 fal. Widziałem jednego typka, który raz zrobił 550 fal i tam już naprawdę on ratował takie akcje, których no nigdy bym nie pomyślał, że ktokolwiek wyratuje. Ja nie wiem, jaki jest w tym momencie rekord na świecie, dlatego że niesamowicie dużo osób używa cheatów. Tak? Do tego. Na jak zasadzie, wyglądają że sobie cheaty do tego? Stary, odpalają sobie na przykład 300 falę na start i się uczą tego. What? I potem odpalają od zera, uczciwie. Ale, aha, że sobie, wiesz, skillują sobie od 300 fali no, na przykład, no. Nie? Ej, lol, nie wiedziałem, że o, tak kurde. Się... O kurde! Ej! A berele! O, to jest! Co tu się wydarzyło? Taki prosty odpadł, yo! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.